Jestem bardzo poruszony tymi historiami, które tutaj słyszeliśmy i mam nadzieję, że większa część z nas takich sytuacji nie przechodziła. A więc nie jesteś osobą, która nagle się dowiedziała, że ma raka i praktycznie skazana jest na śmierć. Nie jesteś osobą po wypadku, gdzie ledwie wyratowano ciebie, gdzie w zasadzie to był Boży cud, że pozostałeś wśród żywych. Ale wiem też, że każdy z nas przechodzi przez różne trudne sytuacje w naszym życiu. Moi kochani, chciałbym przeczytać jeden wiersz z Bożego Słowa. Ten wiersz napisał Jan Apostoł, najmłodszy z apostołów Pana Jezusa. I jest to zapisane w pierwszym jego liście, w 3 rozdziale, 8 wersecie. I mówi on tak. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. I teraz ważny fragment. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Przekład Biblii Warszawsko-Praskiej jeszcze pięknie ten werset pokazuje. Czytamy, Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem teraz głośno przeczytali ten werset. On jest tutaj po waszej prawej stronie, po lewej stronie na telebimie. Uwaga, czytamy wszyscy razem. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Jeszcze raz. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat. On przyszedł po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Diabeł nie kocha twojego życia, on nie kocha mojego życia, on pragnie, żebyśmy byli oddzieleni od Boga, on nie chce, żebyśmy byli ludźmi szczęśliwymi, noszącymi w sercu pokój, radość w Duchu Świętym. On pragnie nas bardzo mocno każdego dnia upokorzyć. A teraz chciałbym, moi kochani, pokazać wam pewien obraz, ilustrację. Jest to historia prawdziwa. Wprawdzie nie zdarzyła się rok temu, 2 lata temu, ale 2000 lat temu. Ale to, że było to 2000 lat temu, wcale nie zmienia faktu, że tak właśnie się stało. Ona dotyczy życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To nie był człowiek, który cały czas chodził z aureolą nad głową i wszyscy z daleka widzieli tę aureolę. On był jednym z ludzi. Widziałeś go tak, jak widzisz ludzi, którzy tutaj są na tym miejscu. I pewnego dnia czytamy. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich. Przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały. I byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich, któż to jest ten, że nawet wiatrą i wodzie rozkazuje i słuchają go? Jest to historia bardzo bliska mojemu sercu i jestem pewny, że zaraz będziesz mógł zobaczyć siebie w tej historii. Oto Pan Jezus pewnego dnia powiedział do uczniów, przeprawmy się z jednego brzegu na drugi brzeg jeziora. Moi kochani, każdy z nas rozpoczął już taką podróż. 1 czerwca 1959 roku przyszedłem na świat. Odbiłem od brzegu.
i rozpoczęła się moja podróż, która za jakiś czas, nie wiem kiedy, ale za jakiś czas zakończy się dotarciem do drugiego brzegu. I każdy z was już wypłynął. Patrząc na osoby, które tu przebywają, widzę, że są tu dzieci, które niedawno od tego brzegu odpłynęły. Są to osoby młode, które już jakiś czas płyną. Są osoby starsze, tak jak ja, które już spostrzegają, że przed nimi ten drugi brzeg jest zupełnie niedaleko. A więc płyniemy. Zobaczcie, specyfiką naszego kraju jest to, że większa część ludzi to osoby, które mówią: jestem człowiekiem wierzącym i Pan Jezus jest kimś, o kim przynajmniej dobrze wiem. Można powiedzieć, że On już od samego początku jest w tej łodzi naszego życia. Od samego początku. Bo gdybym zadał Tobie pytanie, przypominasz sobie dzień, kiedy pierwszy raz usłyszałeś imię Jezus, nie jesteś w stanie tego dnia mi pokazać, dlatego, że wydaje ci się, że ty zawsze o nim słyszałeś. Bo przecież już od najmłodszych lat uczestniczymy i świętujemy Jego narodzenie 24 grudnia. A później świętujemy Jego zmartwychwstanie, niedawne wielkanocne święta, które mamy za sobą. A więc tak naprawdę On w tej łodzi naszego życia gdzieś cały czas jest. A nasze życie wygląda tak, jak właśnie tych ludzi, którzy płynęli z jednego brzegu na drugi. Wiecie, fajnie jest, kiedy jest piękna pogoda, kiedy nie ma jakichś większych fal. Uczniowie Jego, to przecież niektórzy byli rybakami, a więc ludźmi, którzy swobodnie poruszali się w łodziach, dlatego że to było miejsce ich codziennego przebywania w pracy. I wiecie, jak jest dobrze, to jest dobrze i oby nigdy to się nie zmieniło. Ale niestety, w życiu jest tak jak na morzu. Kiedy jest dobrze, jesteśmy zadowoleni, mamy pewne plany, ale niestety przychodzą momenty, w których przychodzą burze. Burze tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie własną siłą ani mocą tych burz wyciszyć ani zatrzymać. Próbujemy nieraz uczyć się z nimi żyć. I mówimy tak, no co mam zrobić? W zasadzie wszystko, co mogłem, to zrobiłem i nic mi nie pomogło. Pamiętam taką starszą kobietę. Było to podczas podobnego spotkania, jak to, które mamy dzisiaj. Zespół śpiewał piosenki, głosiłem Boże Słowo, na końcu zrobiłem wezwanie i zaprosiłem osoby do modlitwy. Och, ta pani chyba miała 90 lat. Była bardzo ładnie ubrana, miała taką laseczkę, o którą się podpierała i wyszła do przodu i stanęła. Podszedłem do niej i mówię, jaki jest powód, że pani wyszła tutaj do przodu do modlitwy? Wiecie, a ona tak bezpośrednio mówi, boję się umrzeć, boję się śmierci, bo nie wiem, co będzie później. I wtedy zadałem jej pytanie, którego później troszkę żałowałem. Bo spytałem się, mówię, a jest pani osobą wierzącą? Och, ona wtedy bardzo się ożywiła. I mówi, panie pastorze, ja od dzieciństwa chodzę do kościoła. Ja właściwie ostatnio to każdego dnia chodzę do kościoła. Ja uczestniczę we wszystkich różnych spotkaniach, które dzieją się w kościele. I wtedy ona mnie czegoś nauczyła, że samo chodzenie do kościoła nie rozwiązuje twoich problemów. Nie usuwa strachu przed tym, co ma nastąpić. I wtedy powiedziała mi coś, co mnie zaskoczyło. Powiedziała tak, bo wiesz, pastorze, kiedy byłam młodą osobą,
popełniłam wiele niepotrzebnych rzeczy, złych rzeczy, których bardzo żałuję. I ja się boję, że to, co wtedy zrobiłam, nie pozwoli mi później być we właściwym miejscu. Wiecie, 90 lat ta kobieta miała. Więc mogłem zabawić się w takiego terapeutę i powiedzieć: babciu, to było tak dawno, zapomnij o tym. Ale ja wiedziałem, że grzechy nie ulegają przedawnieniu. Każdy grzech, który popełniłeś w jakimkolwiek momencie swojego życia, on ciąży, on cały czas jest odłożony i on działa w twoim sercu. Więc pomyślałem sobie, potrzebujesz tak naprawdę jednego. Potrzebujesz spotkać się z Jezusem. Nie tylko o Nim usłyszeć. Nie tylko o Nim wiedzieć. Ale potrzebujesz osobiście z Nim się spotkać. I wtedy zacząłem z nią się modlić. Ona była bardzo poruszona. Z jej oczu płynęły łzy. I mówiła: Jezu, czy Ty jesteś w stanie mi wybaczyć? Ja tak bardzo tego żałuję. A później w modlitwie zaprosiła Pana Jezusa, aby wszedł do jej serca, oczyścił ją i wyznała Go Panem i Zbawicielem. Wiecie, skończyło się spotkanie. Na drugi dzień mieliśmy kolejny wieczór taki ewangelizacyjny. Byłem już prędzej, aby porozmawiać z zespołem na temat tego, co będziemy robić, jaki jest plan spotkania. I nagle zobaczyłem, że ta staruszka prawie biegnie do tego miejsca. Ta laseczka to zaczyna jej przeszkadzać. I ona już kiwa do mnie z daleka. I podeszła do mnie i powiedziała mi niesamowite słowa. Powiedziała: pastorze, wczorajszej nocy pierwszy raz od wielu lat spokojnie całą noc spałam i nie mam tego strachu w sercu. Nie boję się. Co się stało? Pan Jezus na krzyżu umierając pokonał śmierć. To zwycięstwo nad śmiercią widzimy przy Jego zmartwychwstaniu. I On również pragnie zrobić to w twoim życiu. Wiem, co to jest lęk przed śmiercią. Wiem, co to jest, dlatego że kiedy byłem małym dzieckiem i było wydarzenie pewne w telewizji, aktorka polskiej sceny teatralnej była już starszą kobietą. Ona była jeszcze przedwojenną aktorką. Ona zmarła i powiedziano o tym i pokazano fragment pogrzebu, jak niosą trumnę na miejsce spoczynku. I nagle ja, mały chłopak, miałem wtedy 12 albo 13 lat, pomyślałem sobie, pewnego dnia ja też będę wsadzony do takiej skrzyni i zakopany w ziemi. Wiecie, taki strach mnie przeszył od czubka głowy do stóp. Później jak ktoś mówił o śmierci, to zatykałem uszy i nie chciałem tego słyszeć. Aż do dnia, kiedy sam osobiście spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Może nad twoim życiem dzisiaj jest burza. Może ona nie jest tak straszna, jak słyszeliśmy w historii Tomka, czy w tych historiach, które tutaj miały miejsce. Wiecie, mam przyjaciela. Dzisiaj pomaga ludziom, którzy znajdują się w największej potrzebie życiowej. Ale wiele lat temu sam potrzebował pomocy i nikt nie był w stanie jemu pomóc. Był chory. Nie był to rak. Nie była to inna choroba fizyczna, ale był chory na schizofrenię. I to jeszcze taki najgorszy rodzaj, gdzie też miał momenty, gdzie tracił przytomność. Miał ojca, który mieszkał w Norwegii i tam zmarł, i tam został pochowany. Był to jeszcze czas, gdzie niełatwą rzeczą było wyjechać za granicę. A on chciał pojechać na grób swojego ojca tam do Norwegii.
I wreszcie udało mu się. Załatwił paszport i wyjechał do Norwegii. Miał czas remisji między jednym stanem choroby a drugim. Ale niestety tam w Norwegii remisja się skończyła. I przyszedł atak choroby. Musiał być hospitalizowany. A po kilku tygodniach helikopterem przewieziony do Polski. Wiecie, czy ten chłopak kiedyś słyszał o Panu Jezusie? Był Polakiem, to jak mógł nie słyszeć? Ale wiecie, sama informacja o Panu Jezusie jeszcze niczego nie zmienia. Tam poznał Marzenkę. Była pielęgniarką w tym szpitalu. I ona opiekowała się nim. Tak się opiekowała, że się w nim zakochała. Kiedy wyszedł ze szpitala, postanowili być razem. Wzięli ślub, urodziły się dwie córki, ale niestety choroba cały czas wracała. Był bardzo poważny problem. Co zrobić? I wtedy człowiek, u którego mieszkali, powiedział im: posłuchajcie, Jezus może to zmienić. A oni tak posłuchali, powiedzieli: daj spokój, my jesteśmy religijni i to i tak nic nie zmienia. My wiemy o Jezusie, ale to i tak nic nie zmienia. I musimy z tym żyć. Musimy żyć z tą burzą. Musimy nauczyć się żyć z tym problemem. Ale pewnego dnia, znów zachęceni, zaczęli wołać do Boga. Wiecie, to był może rok 80, patrzę tu na żonę, 5, 6, tak mogło być. I przyszedł Jezus Chrystus. Wiecie, ten człowiek nie tylko doświadczył mocy przebaczenia, ale został całkowicie uzdrowiony. Dziś w Jeleniej Górze prowadzi swój biznes, prowadzi punkt konsultacyjny dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jest całkowicie wolnym człowiekiem. Nie musisz żyć w przekonaniu, że tak musi być i nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Z tym, z czym ty nie jesteś w stanie nic zrobić, Jezus ma moc uczynić wszystko. Zauważcie, oto uczniowie płyną z Panem Jezusem. Jest im tak dobrze, czują się tak bezpiecznie. Może tak jak ty dzisiaj czujesz się w tym amfiteatrze. Jest fajnie, woda spokojna, płyniemy na drugi brzeg i sobie mówimy, życie jest cudowne. I Słowo Boże mówi, i nagle, tak przychodzą problemy, nagle. Jest takie powiedzenie, ni stąd, ni zowąd, nagle. Nie wiadomo skąd to przyszło, nagle zerwała się potężna burza, wichura, woda wpływała do tej łodzi, a oni byli przerażeni. Co mamy zrobić? Mój przyjacielu, czy nie masz wrażenia, że nieraz w twoim i moim życiu jest tak podobnie? Przychodzi burza i ty mówisz tak: Boże, gdzie jesteś? Wiecie, co oni zobaczyli? Oni zobaczyli, że Pan Jezus, który z nimi wsiadł do łodzi, On tam gdzieś śpi. W ogóle nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Wiecie, sam był czas, że krzyczałem i myślę, że ty nieraz zawołałeś: Boże, gdzie jesteś? Wczoraj na rynku opowiadałem krótko historię mojego życia. Kiedy ojciec nasz zmarł, miał 39 lat. Matka została z trójką małych dzieci. 1 czerwca kończyłem 2 latka. 2 czerwca ojciec zmarł. I było pytanie: Boże, dlaczego? Za co? Co my takiego zrobiliśmy? Gdzie jesteś? Wydaje ci się, że on gdzieś jest bardzo, bardzo daleko. Ale On nie jest daleko.
Wystarczy, że zaufasz Mu. Wierzę, że dzisiejsze popołudnie jest takim czasem, gdzie Pan Jezus pragnie, abyś mógł doświadczyć Jego obecności, tej cudownej obecności. I teraz mi się przypomina jeszcze jedna krótka historia. Ania. Pamiętam, jak Ania przyjechała do naszego kościoła. Stałem akurat przy oknie i patrzyłem na parking. I zauważyłem, że podjeżdża elegancki rower. Wiecie, taki najnowszy model. I wysiada z niego młoda, atrakcyjna kobieta. Z uśmiechem od ucha do ucha. Jak ktoś powiedział, gdyby nie miała uszów, to by śmiała się dookoła. Zadowolona. Widać było, że w ciuszkach najlepszej marki. I przyszła do kościoła. I usiadła. I słuchała słowa. I czym więcej mówiłem o Bożej mocy i Bożej miłości, tym widziałem, że w niej coraz mniej uśmiechu było. A gdy na końcu, tak jak zawsze, zrobiłem wezwanie, nikt inny, ale tylko ta Ania wyszła do przodu do modlitwy. I krótko opowiedziała mi swoją historię. Wiecie, ona od dziecka była przekonana, że kiedy będzie osobą taką niezależną finansowo, będzie jej się materialnie powodziło, to będzie szczęśliwa. I zaczęła swoje cele realizować. Założyła firmę, która miała też różnego rodzaju filie w innych krajach zachodniej Europy. Wydawałoby się, osiągnęła wszystko. Miała męża, syna. Ja mówię, dlaczego wyszłaś tu do przodu? A ona mówi tak, bo mimo tego całego sukcesu, tam w środku, w sercu czuję pustkę. I wydawało mi się, że nie powinnam tej pustki mieć. Mówi, pastorze, stać mnie na wszystko, a tak naprawdę czuję, że nie mam nic. Co mam zrobić z tą pustką? I wtedy powiedziałem jej, że jeżeli masz tę pustkę, to tę pustkę uczynił sam Pan Bóg w twoim sercu po to, abyś do tej pustki zaprosiła Jego. Wiecie, Ania nie wahała się. To była silna osoba. I powiedziała, to ja chcę, żeby Jezus wszedł do mojego życia tak, jak to mówisz. I zaczęliśmy się modlić. Ania była bardzo poruszona. Skończyło się nabożeństwo. Była na kolejnym, a nagle zaczęło coś złego się dziać. Wiecie, jej mąż zostawił ją. Zostawił ją dopiero co narodzonym drugim dzieckiem. Wyjechał do Stanów. Ślad po nim zaginął. Firma zaczęła upadać. Dowiedzieliśmy się, że nie może dalej mieszkać tam, gdzie mieszkała, bo już po prostu nie stać ją na to. I pamiętam, jak z żoną pojechaliśmy do niej. Pojechaliśmy po to, żeby ją pocieszyć. No bo co w takiej sytuacji powiedzieć? Zapukaliśmy do drzwi, a ona dalej na twarzy miała ten uśmiech. Zaprosiła nas, zrobiła kawę. I pyta się, a co wy tacy smutni jesteście? Wiecie, trudno było wtedy powiedzieć, bo przyszliśmy cię pocieszyć. Powiedziała tak, ja nie potrzebuję pocieszenia, bo to, co stało się w dniu, kiedy spotkałam się osobiście z Jezusem, nie zastąpi to niczego, co miałam wcześniej i co może kiedykolwiek będę jeszcze miała. Ona później wyjechała z swoimi dziećmi. Wiele lat później głosiłem Ewangelię w Szczecinie. I kogo tam spotkałem?
spotkałem Anię i dalej ona miała ten potężny uśmiech. Kocha Jezusa. Jej dzieci kochają Boga. Mówi: Marek, nie mam tego, co miałam kiedyś, ale tak szczęśliwa, jak dziś jestem, to nigdy też wcześniej nie byłam. Jak to się stało? Jezus Chrystus, On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Przedstawiono mnie, że pracuję z ludźmi uzależnionymi. Mógłbym wam opowiedzieć wiele historii o młodych ludziach. Przypomina mi się tu Ania, z którą chcieliśmy przerwać terapię. Młoda dziewczyna, uzależniona od alkoholu, upijała się do nieprzytomności przez wiele miesięcy. Wiecie, dlaczego chcieliśmy przerwać terapię? Bo nie byliśmy w stanie z nią kontaktu nawiązać. Ona z nikim nie chciała rozmawiać. Ona była już kilka tygodni w ośrodku, a nie widziałem jeszcze koloru jej oczu. Aż wreszcie któregoś dnia usiedliśmy. Ja mówię: Aniu, co jest? I wtedy ona powiedziała mi coś, co pozostanie w moim sercu. Ona mi pozwoliła opowiadać tę historię. Opowiedziała o tym, jak wychowywała się w rodzinie, w której ojciec był ciężkim alkoholikiem, ale nie tylko. Ten pijany człowiek po pijanemu swoją małą córkę gwałcił. Wiecie, Ania nie mogła sobie z tym poradzić. Chciała od tego uciec. Ona nie upijała się dlatego, że była złą dziewczyną. Ona nie upijała się dlatego, bo gdzieś tam coś jej złego do głowy przyszło. Ona po prostu chciała uciec. Uciec od tej przeszłości. Tylko donikąd nie była w stanie uciec. Ta przeszłość ją cały czas prześladowała. Powiedziałem: Aniu, chciałbym się pomodlić z tobą. A ona powiedziała: nie chcę żadnej modlitwy. Bo gdzie był ten Bóg, kiedy te złe rzeczy się działy w moim życiu? Może ty również dzisiaj patrzysz tak na Boga. Gdzie jest Bóg, skoro takie złe rzeczy się dzieją? I wtedy powiedziałem jej: Bóg nie ma z tym nic wspólnego. On raczej przyszedł właśnie po to, aby zniszczyć takie dzieła, które diabeł w życiu wielu ludzi uczynił. Ania oddała swoje życie Jezusowi. Pamiętam, w naszym kościele przy pełnym zgromadzeniu wzięła mikrofon i swobodnie patrząc na ludzi opowiedziała historię swojego życia i opowiedziała o tym, co Jezus uczynił, jak dał jej wolność i zdolność przebaczenia. Może dzisiaj masz w sercu urazę, masz w sercu nieprzebaczenie. Nie dlatego, że ktoś wsadził ci rękę do kieszeni i złotówkę wyciągnął. O tym to już zapomniałeś. Ale może ktoś uczynił coś tak strasznego, jak uczynił Ani. I kiedy myślisz o przebaczeniu, mówisz: nigdy, nigdy. Dlaczego? Bo jesteś przekonany, że przebaczenie to jest zwolnienie z odpowiedzialności sprawcę za to, co uczynił. Ale tak nie jest. Bo on i tak będzie musiał stanąć przed Bogiem. Nie zwalniasz sprawcy, uwalniasz siebie. Bóg pragnie burzę, która jest nad twoim życiem, wyciszyć. I Pan Jezus wstał. Czytamy: a on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Może dzisiaj właśnie takiej ciszy potrzebujesz w swoim sercu. Nie chciałbym, żebyś z tego miejsca wrócił gdzieś tam do domu, do sanatorium czy gdziekolwiek i powiedział: no fajnie było, no takie ciekawe historie życia opowiadali, a później ten gościu, który tak głośno mówił, fajnie było, tylko
tylko dalej pozostaniesz w tym samym miejscu, w którym jesteś. Ja wierzę, że Pan Bóg przygotował dziś dla Ciebie przełom. Mamy tutaj osoby, które są przygotowane do tego, ażeby się modlić. Wiecie, to są osoby, które na co dzień modlą się i gdybym dał im mikrofon, to każdy z nich by mógł Wam opowiedzieć historię Bożego błogosławieństwa. I teraz chciałbym, moi kochani, abyśmy mieli taki czas, w którym będziemy mogli usługiwać Wam w modlitwie. Może znajdujesz się w takim miejscu burzy. Ta burza jest dla Ciebie bardzo uciążliwa. Pamiętam ten dzień, kiedy pewien młody człowiek powiedział mi: Marek, Bóg Cię kocha. On może zmienić Twoje życie. Pan Jezus może dać Ci wolność. A ja zacząłem go wyzywać i wykrzykiwać, gdzie był ten Bóg, kiedy tyle nieszczęść miało miejsce w moim domu. Ale później ten Bóg wszedł do mojego życia. Może dziś nad Twoim życiem jest taka burza. Chcemy się z Tobą modlić. Pragniemy poprosić Pana Jezusa, aby On tę burzę wyciszył. Będę chciał zaprosić osoby, które potrzebują modlitwy, aby wyszły tutaj do przodu, tak jak wielokrotnie to robię. Ja zdaję sobie sprawę, że może czujesz się zakłopotany i mówisz tak: ojej, fajnie do tej pory było, mówisz o burzy, ja się z tym utożsamiam, ja potrzebuję pomocy, ale gdzie ja teraz tu wyjdę? Przecież tutaj ludzie są i oni patrzą. Chcę Ci powiedzieć, że żaden z tych ludzi tej burzy nie jest w stanie wyciszyć w Twoim życiu. Nie warto przykładać aż takiej roli i znaczenia, co ludzie myślą i powiedzą, skoro oni nie są w stanie do końca Tobie pomóc. Dlatego nie patrz dzisiaj na to, co inni mówią. Chciałbym dzisiaj modlić się z tymi, którzy takiej modlitwy potrzebują. Mam pytanie, kto z Was potrzebuje takiej modlitwy? Podnieście swoje ręce na znak. Potrzebuję. Tu widzę, tam są podniesione. O, widzę, a z tej strony jest ktoś, kto potrzebuje takiego wyciszenia. Tak, z tyłu, widzę Wasze ręce. Posłuchajcie, mam prośbę, chodźcie tutaj na dół, przyjdźcie tutaj na dół, przełamcie, nie wstydźcie się. Chodźcie na dół, tak, już. Podziękujmy Panu Bogu, zaklaszmy, też odwagi dajmy tym osobom, które wychodzą do przodu. Bardzo proszę, przyjdźcie tutaj do przodu. Przyjdźcie tutaj. Kolejne osoby schodzą. Zapraszam Was, przyjdźcie tutaj do przodu. Nie warto dalej żyć z tą burzą. Ja wierzę, że w przyszłym roku, kiedy tu się spotkamy i może będziecie na tym miejscu, to opowiecie historię, co się stało. Nie rezygnuj z tego. Będziemy teraz się modlić. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, możesz dołączyć tutaj. Jeżeli wyjdziesz do przodu, bardzo chętnie będziemy dalej z Tobą się modlić. On tutaj jest obecny. Panie Jezu, ja proszę, aby teraz to miejsce było miejscem modlitwy. Ty powiedziałeś, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. I wierzę, Panie, że ta modlitwa tu płynie. Tutaj są jeszcze osoby, przy których nikt nie stoi. Bardzo proszę, duszpasterze, podejdźcie. Tutaj są dwie panie. Panie Jezu, dziękuję Tobie. Niech nikt sam nie stoi. Panie Jezu, dziękuję Tobie za każdą z tych osób. Dziękuję Ci, że dziś wyciągasz swoje ręce i uciszasz tę burzę, Panie. Burzę, której nikt nie jest w stanie uciszyć. Panie, kiedy jesteśmy w stanie sami rozwiązać nasze problemy, wtedy nie potrzebujemy Twojej pomocy. Wtedy, Panie, sięgamy po swoje umiejętności. Ale Ty widzisz, że przychodzą momenty, w których czujemy się tacy osamotnieni. Dlatego proszę, aby teraz nad każdą osobą, która wyszła do przodu, Twoja ręka, Panie, była wyciągnięta. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie. Niech dar nowego życia, Panie, będzie udziałem tych, którzy potrzebują nowego życia. Niech uzdrowienie, Panie, będzie dla tych, którzy tego uzdrowienia potrzebują. Tam gdzieś potrzebne uwolnienie, Panie. Daj to uwolnienie, bo jest wolność.
jest uzdrowienie. Jest potężna moc, którą Ty dziś dajesz. Też do modlitwy. Bardzo proszę. Ewo, moja żona tu jest. Bardzo proszę, podejdź. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci. Jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje modlitwy, zapraszam. Halleluja. Widzę, że wielu z Was, którzy stoicie w ławkach, macie pochylone głowy, modlicie się. Tak, wyciągnijcie ręce w stronę tych osób i błogosławcie. Jeżeli jesteście dziećmi Bożymi, błogosławcie ich. Oni potrzebują modlitwy. Pamiętajcie, nie ma wielkich ludzi, ale jest wielki Bóg, który chce używać takich ludzi jak ty i ja. Dlatego niech modlitwa płynie. Panie, dziękuję Tobie. Dziękuję Ci za każde serce. Hallelujah. 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 Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu.